druga strona ramki też tutaj mają pierzgę. Tutaj jest też wszystko dobrze, więc złapiemy ramkę, troszkę ją oczyśćmy na krawędzi delikatnie. Ok, druga strona. Tutaj na krawędziach trochę było, potem ciężko te ramki wsuwać. I tutaj jeszcze mam chyba z tej strony delikatnie uciekać. Ok, dobra, wkładamy tą ramkę. Ona była bodajże w tą stronę skierowana. Jest tutaj czysto? Jest. No to siu. Delikatnie, niech sobie przejdą pod spodem. No i tutaj mamy ramkę już dosuniętą. Zostały nam ostatnie dwie rameczki do sprawdzenia. Matka jest, bo jak widzieliście, miałem ramki, mam ramki w kilku miejscach zaczerwione. Delikatnie. No, dotąd jest miód, po tej stronie jest pierzga na samym dole, więc tutaj jest piękna sprawa. Druga strona również. Mateczki tu nigdzie nie widzę. Można by się zastanowić, gdzie ta lala sobie gdzieś tam biega. Ale tutaj raczej z tego co widzę, to nie trzeba nic drapać. Tutaj może delikatnie w tym miejscu. Ok, tylko delikatnie, żeby nam tutaj pszczoła nie spadła z ramki. Tu jest czysto. Jeszcze raz przyglądnijmy się. Tak ona była, ramka wyciągnięta. I tak też ją włożymy. Nie wiem, czy tu gdzieś matka siedzi od dołu, czy nie. Czy gdzieś nam uciekła. Gdzieś na inną ramkę. Tą ostatnią. Czy gdzieś siedzi na przykład na czym? Na ściance korpusa. Też tak może być, że sobie tam gdzieś siedzi. No dobra, włóżmy pomału, delikatnie tą ramkę. Przesuńmy ją do poprzedniej ramki, poprzedzającej. I zobaczmy tu do tej naszej ostatniej ramki. Teraz ją troszkę poluzowałem i wyciągnijmy ostatnią rameczkę delikatnie. Ok,
widać, że tam dużo pszczoły siedzi na ostatniej ściance. Tutaj mają dużo pierzgi. Tutaj ta ma na plecach pierzgę, widać. No i tutaj też jest dużo pierzgi. Tutaj też mają całą ramkę pierzgi. Więc tutaj też jest fajnie. No matki nie widzieliśmy. Ale skoro gdzieś tam jest... Skoro gdzieś tam jest dużo położonej nowej pszczoły, to matka gdzieś się skryła. Przecież nie będziemy jej do meldowania wyciągać. No, no może gdzieś tam siedzi na tym korpusie. Piernik wie. Można by zdemontować ten korpus górny, ale nie widziałem matki i mógłbym się obawiać, że ona gdzieś mi potem wejdzie we wręgi i ją mogę gdzieś zniszczyć. A po co? A no i zobaczcie, wyrównam sobie jeszcze tak. Tutaj to gniazdo moje. Zauważyliśmy, ja też zauważyłem, że było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na tych sześciu ramkach tutaj najbardziej obsiadywały. Te ramki tutaj początkowe mają jedzenie na nich, ale tutaj jakby mniej tej pszczoły wyglądało. Więc można by już teraz dzielić to gniazdo, włożyć tutaj kawałek styroduru, żeby już oddzielić te ramki. O, na przykład w ten sposób. O, coś takiego. I tutaj w to miejsce wstawić styrodur, żeby już jakby gniazdo zmniejszyć, kubaturę, żeby miało trochę więcej ciepła. Możemy tak zrobić. Jeszcze myślę, że w tym tygodniu dam im chwilę czasu do tego, żeby pokarm sobie naniosły, ten ode mnie syrop. No i wezmę to gniazdo, zamknę, zmniejszę. Tak jak mówiłem. A tutaj mogę już im to przymknąć. I myślę, że im postawię jeszcze. Dam im jedzonko, żeby sobie mogły jeszcze pobrać. Myślę, że tutaj więcej nie ma co ingerować. Przemyję tutaj jeszcze ten spód z ubiegłego tygodnia i przyniosę im soczek, to sobie go podłubią. No dobra, dzięki za wspólnie spędzony czas. Co tutaj jeszcze mam? No nie będę demontował na razie tej doły, tego dołu, dolnego korpusu. On